W życiu youtubera są dni produktywne, ale są również dni totalnego lenistwa. I dzisiejszy dzień jest dla mnie ewidentnie tym drugim. Cały dzień zbierałem się do tego, żeby nagrać film. Jest aktualnie godzina 17:48. Już jest za oknem ciemno, bo oczywiście jakiś geniusz kiedyś wpadł na to, że ej, zróbmy coś takiego jak czas zimowy i cofnijmy godzinę do tyłu, przez co robi się ciemno o godzinie 16. Głupota. I to jest najgorszy okres do pracy, ponieważ ja dzisiaj wstałem z łóżka gdzieś między 11 a godziną 12 i tak naprawdę 5 godzin później już było ciemno. Jest aktualnie 6 godzin później, bo jest 17:48. Ale trudno, nagram odcinek chociaż jeden, żeby po prostu jakkolwiek ten dzień stał się dla mnie produktywny i żebym cokolwiek zrobił. Ponieważ nie będę ukrywał, siedziałem cały dzień przy tym komputerze i coś tutaj sobie klikałem, coś sobie grałem. Więc dzięki temu co nieco zrobiłem, między innymi, już wam pokazuję co zrobiłem. Przyniosłem tutaj wieśniaków, są wieśniaki już wszędzie załadowane. Trochę to trwało, bo trzeba było je rozmnażać, ale sobie tutaj zbudowałem takie pomieszczenie, takie jakby, tu mam w ogóle łódki, nimi transportowałem, ale tu zbudowałem sobie z dirta taki domek i po prostu tutaj ich rozmnażałem i już się porozmnażali i wszystkich porozwoziłem, git, no i wszyscy są już urośnięci, bo jak byli mali, to mi stąd uciekali, więc po prostu musiałem tu wszystkich poczekać, aż urosną i wszystkich rozsadzić, no ale miałem na to cały dzień, więc nie oszukujmy się, jakby ktoś miał na to cały dzień, to by na nowo całe palionowo zbudował, ale uwaga, zrobiłem też tutaj bardzo ważną rzecz, dałem ceny. Ceny, 64 chleba za jedno zielone. Z tym, że wiecie jaki jest problem? Nie mam jeszcze zielonych w ogóle, bo nie spotkałem się z palionem od kiedy została wprowadzona waluta. On jako jedyny tą walutę ma i ją przydziela. I ja muszę się z nim w końcu spotkać, żeby mi dał. Ja nawet nie wiem jak te pieniądze wyglądają. Znaczy, nigdy ich nie miałem w Minecrafcie, ale wiem jak one wyglądają. No bo widziałem na filmach u innych osób, ale nie mam, no nie dostałem w ogóle tych pieniędzy jeszcze. Więc ja póki co jestem biedakiem. Ale mam nadzieję, że coś tutaj się ruszy i jakoś to pójdzie. Jak tutaj przyniosłem troszkę chlebków, tutaj dałem troszkę ziemniaków, żeby było. I jest również tutaj 64 ziemniaki za jedno zielone. Nie da się dać mniejszej ceny tak naprawdę, nie? No bo jakby nie ma mniejszych jakby wartości tych banknotów, są tylko zielone jakby 1, 2, 3 i 4 i jakby nie ma nic pomiędzy, więc więc po prostu to jest najniższa cena jaką jestem w stanie dać za 64 ziemniaki, aczkolwiek myślę, czy tego nie podnieść do po prostu dwóch staków na przykład, że to jedno zielone, ale zobaczymy, to na razie nie chcę nad tym kombinować. Dzisiaj chcę się zająć zupełnie czymś innym, ponieważ to co tutaj się dzieje to jest jedno, to nie jest takie najważniejsze dzisiaj, to tylko wam chciałem pokazać, że co dzisiaj robiłem cały dzień. A druga rzecz, którą robiłem, to przygotowałem sobie szkło. Spytałem się Milki, czy mogę zabrać, bo ona miała szkło, więc fajnie, bo pozwoliła mi. Zabrałem sobie masę szkła i je pokolorowałem, dzięki czemu mamy pokolorowane szkło. I teraz uwaga, co ja tu w tym miejscu będę robić, widzowie? Tutaj trzeba zbudować wieżę. Wieżę ze szkła, kolorową wieżę ze szkła. Dlatego ja w tym momencie się do tego przygotowuję. Mamy 9 różnych bloków szkła. Najgorsze jest to, że właśnie w tym momencie nie po kolei je zabrałem, tak to trzeba robić. Ojojoj, to musi być po kolei, bo to jest bardzo... Kurczę, już nie wiem czy mam dobrze. Zielony, czerwony, fioletowy, niebieski, różowy, żółty, pomarańczowy, fioletowy. Okej, okay, jest dobrze. I teraz uwaga, chcę zrobić wieżę. Nie zrobię pewnie sobie wieży, bo mam chyba za mało tych, ale chcę po prostu wykorzystać to wszystko co mam do tego, żeby zrobić jak największą wieżę do góry. No i tym się dzisiaj oczywiście mam zamiar zająć, więc uwaga. Jak chcę, żeby to wszystko wyglądało? Robimy coś takiego, że bierzemy sobie wodę. Tutaj dajemy wodę. Jeszcze wyżej o jedno dajemy wodę. Teraz tutaj dajemy zielone, dokładnie w tym miejscu. I to jest ostatni moment, w którym dotknąłem tutaj, że tak powiem, ziemię. Teraz lecimy już tylko do góry. Z tym, że musimy tutaj zrobić tak, uwaga, tutaj nie mam żadnego bloku. Niedobrze, bo ja potrzebuję blok. Dobra, to jeszcze jeden, muszę zrobić tutaj tryk. Tryk. O, tu wskoczę, patrzcie. Dobra, nie, to się da zrobić, zrobię to. Uwaga, no kurczę, wskakuj. No nie zrobię tego. Proszę. No nie. Dobra, trzeba zrobić taki podwójny skok. O, to się udać musi, no. Uwaga. Nie wytrzymam. Dobra, biorę więcej dirta po prostu. Ale muszę to mieć, bo będę musiał mieć do podsadania się, żeby zrobić tą wieżę odpowiednio. Więc uwaga, spróbujmy. Dajmy tutaj tego dirta. Niech to już tutaj jest i teraz tak. To dajemy do góry całkowicie i teraz... O Boże, w jakie to było kolejność? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden... Oj, tu ma być teraz żółty, czy nie? Tak, żółty. Tutaj, pomarańczowy. Dobra. Dobrze to jest? Dobrze to jest chyba, no. I
Tak, okej, mamy to. I teraz uwaga, teraz jest najważniejszy punkt całej, prawda, tej zabawy, ponieważ trzeba zlecieć na dół i zrobić wiadro. Dobra, jest git. Jest git i teraz tak. Tu zielony i teraz tutaj musi znowu powstać. Ojejku, mój mózg się przegrzewa. Mój mózg się przegrzewa tutaj i teraz tu. I tu w tym miejscu musi być zielone. Tu, dokładnie. Coś takiego to musi być. Więc zróbmy sobie coś takiego teraz. I uwaga, to będzie tu. Będzie o jedno do góry. Dobra, nie umiem sobie trafić. Dobra, jest. I tu, dobra, i teraz musimy tam wejść. I możemy zrobić dwa z rzędu. Jakieś fajnie, dobra. I lecimy teraz do góry, dajemy to tutaj i jest tak. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. I w ten sposób wie, że trzeba robić. Ona musi być taka, jakby wiecie, taka zakręcona. No i ze szkła, nie? Więc jakby tak sobie ją wymarzyłem. No i najgorsze jest to, że wodę mam za każdym, ale może tak mi się uda. Dobra, to nie jest wysoko, nawet nie muszę jej używać, a ja bałem się, że tu postawię sobie szkło niepotrzebnie. Dobra, raz, dwa, 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 raz, no dawaj, dwa, raz, dwa, jest git. I teraz tam. To będzie mocne, dobra, upadek. Dobra, no całe szczęście mam tutaj feather falling, więc git. Ej, teraz bierzemy sobie to i teraz ustawiamy tutaj w tym miejscu. Raz, dwa, trzy. No i na to się trzeba teraz dostać. Uwaga, więc robimy tak, wlatujemy tu do góry, super. Nie wiem, dlaczego od razu się nie podsadzałem na tym. Tutaj mijamy jeden blok i tu robimy zielone, a tu musi być czerwone. Raz, dwa, raz, dwa. A, jeszcze jedną rzecz mogłem zrobić. Dobra, tutaj. Tu będzie teraz tu. Dobra, więc zostawmy sobie następny. Dwa tu było. Tu jest teraz fioletowy, niebieski, różowy, żółty, pomarańczowy, fioletowy i niebieski. Dobra, i teraz znowu skaczymy tu. I teraz tu będą dwa zielone. Tak, czekaj, tak. Tak, tu będą dwa zielone. I tak. Okej, okay, ja już bym mógł sobie zrobić tutaj w sumie całą tą, tą linię. I teraz zróbmy... O, patrzcie, teraz mam tak szybko. Raz, dwa. Raz, dwa. I tutaj coś takiego. A może z tej strony będzie lepiej mi to robić? Czekajcie, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Aha, raz, dwa. I teraz tu, o, tu muszę z tego schodka. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, i to jest to, i to jest produkcja. To teraz idzie, że tak powiem. No, teraz to jest to. Teraz tak można pracować. I w ten sposób, dobra, fiolet, znaczy pomarańczowy. Dobra, fioletowy. Dobra. Dobra, okej. Okay. I niebieski. Dobra, tutaj tak. I tak. No i zrobiliśmy całą ścianę. Szybko poszło. Dobra, jak to wygląda z daleka? Ważne pytanie. Lecimy się przelecieć. Uwaga, tutaj zobaczmy, jak to wygląda. No i fajnie. No i tak to ma wyglądać właśnie. Tutaj taka świecąca będzie ze szkła wieża. No to mi się podoba. To mi się podoba z tym, że tu jest masa mobów. Nie wiedzieć czemu. Nie podoba mi się to. Ale dobra, wylećmy sobie tutaj na górę. Albo tutaj postawmy sobie... A, nie postawimy, bo teraz jest znowu skręt. No nic, widzowie, wiecie co? Ja nie wiem, czy ja to będę na filmie budował całe, bo to przecież potrwa wieki. Jak ja to będę tak budować? Jeszcze jak tu są te moby? Czekajcie, ja muszę... Dobra, idę spać, czekajcie, idę spać, bo to nie da się tak pracować. Czekajcie, muszę tu wylądować, dobra, jest git. Lecimy do wyra. Dobra, wieża moim zdaniem będzie fajnie się prezentować. Lećmy tam znowu. Mam nadzieję, że tych mobów... Dobra, nie ma już na całe szczęście. I teraz tak, tu jest teraz najgorsze, ponieważ musimy teraz zrobić dół. Czyli musimy pójść w drugą stronę niż tak, jak to szło. Czyli zaczynaliśmy od tego, więc lecimy coś takiego. Dobra, tu, tutaj. Teraz tu musimy rozwalić to, to. Tak, tak, tak. Tak. Ojej, nie trafiłem, nie dosięgłem tam, ale dobra, zróbmy, podskoczymy tutaj na tym bloku, okej. I uwaga, oj nie, też nie zaskoczyłem. Uwaga, dobra, nie, no nie mam tam zasięgu. Dobra, jeszcze raz, bierzemy tutaj teraz te bloki i teraz będę już miał. Dobra, tak i jest, git, dobra. I teraz tu w dół, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, okej. I teraz tu. Coś takiego. No i to. No i teraz to, że tak powiem, jakoś wygląda. Teraz tu musimy zacząć robić. Musi być to. Tu tak. I tutaj tak. Tu to. I tu tak. Dobra. Okej, okay, dobra, zróbmy może całość to dookoła, tak żebym już wiedział, co mam jak stawiać. I już później będzie o wiele łatwiej to robić, tak mi się wydaje. Więc zróbmy tak.
Tu musi być to i tu jest znowu raz, dwa, tu dwa, okej. Tutaj fioletowe, tak. O, to i ten znowu będzie fajnie do roboty, bo znowu jest coś takiego. To musi być tu, to musi być tu, to musi być tu. Ojeny, to mój mózg się przegrzewa o tej godzinie. To jest niesamowite. Dobra, robimy tak. O, i wiedziałem, że jakiś postawię źle. Wiedziałem o tym, po prostu czułem to. No i jesteśmy jedno szkło w plecy. Właśnie tego nie chciałem, żeby tak to się skończyło. No ale dobra. Mówi się trudno. Ej, właśnie jestem ciekaw, czy... Czy ja to mogłem tak po prostu zrobić, że jest po dwa? Przecież to jest, kurde, całkiem logiczne. Dwa. I teraz będzie od niebieskiego raz, dwa. O Boże, dobra. Tak też można było. I patrzcie, idealnie to wyszło. Idealnie! Ja nie mogę, co jest grane? Czy my żyjemy w jakiejś symulacji? Niesamowite. Dobra, i teraz patrzcie, i teraz łatwa sprawa, bo idziemy tutaj. Mamy zielony i na zielony stawiamy i w bok. Musimy się znowu cofać, czyli tu. Na niebieski i w bok. Na fioletowy i w bok. Na pomarańczowy i w bok. Tu, 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 tu. Okej. No i fajnie. I teraz tu znowu leci tu. I teraz w drugą stronę. Pum, pum. Dobra, dwa. A, tu jest, dobra, czyli tak to teraz będzie w drugą stronę działało. Czyli najpierw na inny kolor, a później na ten swój. Dobra, tu, 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 tu. Okej. Ale mój mózg się przegrzewa, jak trzeba tyle kolorów zmieniać, to jest niesamowite. Ale dobrze, zaczyna to jakoś wyglądać, tak mi się wydaje, nie? Jest, coś w tym jest, że tak to ujmę. I teraz wydaje mi się, że łatwiej będzie mi do góry iść. Jest tak, dwa żółte, czyli tu są dwa pomarańczowe. Dwa to. I tutaj. Czego to jest takie wysokie? No dobra, lecimy dalej w każdym razie. Tak, 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 tak. I jest to, dobra, super. I teraz spadamy na dół. Łamiemy girę oczywiście. I tutaj musi znowu być tu i żółty jeden. I... Niesamowicie jest to obciążające umysł, naprawdę. Dwa żółte i teraz do góry. Pomarańczowy, fioletowy, niebieski, zielony, czerwony. Dobra, coś takiego. Okej. Dobra, jest. O, ja nie mogę, dobra, jesteśmy w połowie, mamy po 30 bloków, co oznacza, że jest naprawdę dobrze, ale wiecie co, mi chyba jednak wygodniej się to robiło idąc w bok, jakoś miałem wrażenie, że idziemy szybciej niż w ten sposób, więc zróbmy może jednak, że idziemy w bok, czyli jak tu jest różowy, 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 czyli tu musi być różowy tu i tu lecimy teraz kurde, jak to idzie teraz, tu też idzie różowy i tutaj niebieski, niebieski. Fioletowy, fioletowy, tak, czerwony, czerwony, niebieski, zielony, zielony, dobra, tutaj tak. Tak mi, tak idzie to szybciej, wydaje mi się. I mniejsza szansa na pomyłkę, wiecie o co chodzi, bo tutaj idziemy, że tak powiem, pewnym systemem. I teraz się po prostu cofnę i ten system znowu będzie działał i będzie fajnie. Czyli tutaj będzie żółty, żółty do góry, żółty tu. I teraz tutaj jest różowy, tu, tak, okej, okay. I coś w tym stylu i w ten sposób musimy się pozbyć wszystkich bloków i to jest najgorsze, widzowie, to jest najgorsze, bo to nam zajmuje najwięcej czasu i też jest bardzo wyczerpujące pod względem, tak to się musiało skończyć, tak to się musiało skończyć, oczywiście nie mam jak stąd wyjść, wylecimy sobie wodą szybko tutaj. No i tak, widzowie, trzeba tą całą wieżę zrobić. Czy mi się chce to robić całe na filmie i komentować? Jakby to jest nudne troszkę, jak ja to robię. Więc nie wiem, czy jest sens, ale jeszcze zrobię tak z dwa pierścienie i może później po prostu cięcie zrobię. Skończę to sobie już sam, bo już niewiele zostało i... I potem będzie... I pokażę wam, jak to wygląda na końcu, nie? Myślę, że tak będzie najlepiej. I tu jest niebieski, dobra. Dobra, robię cięcie, skończę to i widzimy się, jak skończę...
jak mi się skończą bloki, czyli w sumie za chwilę. Dobrze, widzowie, tak to na dany moment wygląda. Skończyły mi się bloki, więc niestety będę musiał ich dorobić więcej, zdobyć i ten całe szkło i uzupełnić. Troszkę porobiłem takich jeszcze dodatkowych tutaj, tak żeby wykorzystać wszystko. Nie wiem, dlaczego mi to tak nierówno wyszło, ale wydaje mi się, że to może być spowodowane tym, że ja na początku... Dobra, ja muszę gdzieś wylądować, bo nie jestem w stanie tak latać. Ale tu na początku zrobiłem do góry, przez to wykorzystałem dużo bloków i tu dlatego tak mi to nierówno wyszło. Całkiem możliwe, że to dlatego takie to jest, no ale to cóż. Zaczęliśmy robić wieżę, mam nadzieję, że skończę ją jak najszybciej i że będzie fajnie wyglądała. Mam nadzieję, że do dwóch dni powinna już tutaj stać tak jak należy. Więc mam nadzieję, że będzie git. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro, elo!